W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 zaskakujących zastosowań promieniowania i energii jądrowej. Usłyszycie m.in. o tym, jak energia jądrowa zmienia medycynę i pomaga w badaniach kosmosu. Odcinek został przygotowany we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Zaczynamy! Numer 10. Medycyna. Czy wiecie, czym jest medycyna nuklearna? To dziedzina medycyny, która wykorzystuje radioaktywne izotopy i promieniowanie do diagnozowania i leczenia różnych chorób. Najlepszym przykładem jest tomografia, dzięki której możemy otrzymać trójwymiarowy skan wnętrza naszego ciała. Sam miałem okazję być badany w ten sposób, a cała procedura trwa niezwykle krótko. Jak to działa? W wielkim skrócie, pacjentom podaje się tak zwane radiofarmaceutyki. Substancje te zawierają izotopy emitujące promieniowanie, które następnie jest wykrywane i analizowane przez specjalne czujniki. To dzięki nim możemy uzyskać dwu- lub trójwymiarowy obraz w trakcie badania. Niewiele osób wie, iż duża część radiofarmaceutyków wytwarzana jest za pomocą reaktora jądrowego. W Polsce i głównym producentem jest ośrodek radioizotopów Polatom, który wykorzystuje do tego głównie reaktor badawczy Maria. Dostarcza swoje produkty do blisko 80 krajów na świecie. Numer 9. Produkcja półprzewodników. Półprzewodniki są materiałami, których właściwości elektryczne można zmieniać w szerokim zakresie. Są wykorzystywane m.in. do produkcji układów scalonych czy tranzystorów. Bez nich praktycznie nie istniałaby współczesna elektronika. Przykładami półprzewodników są m.in. krzem, german czy selen. Jedne z najlepszych jakościowo półprzewodników produkuje się w badawczych reaktorach jądrowych. Dobrym przykładem będzie krzem z domieszką fosforu. Do jego produkcji można wykorzystać promieniowanie neutronowe. Najwięcej takiego krzemu produkuje się w reaktorze badawczym Opal koło Sydney w Australii. Numer 8. Badanie kosmosu. Zastanawialiście się, jak zasilane są sondy kosmiczne? Już dziś wiele z nich korzysta z tzw. radioizotopowych generatorów termoelektrycznych, w skrócie RTG. Generatory te przekształcają ciepło powstałe w wyniku rozpadu promieniotwórczego w energię elektryczną. Zasilają sondy kosmiczne, np. Voyager 1. To najdalej znajdujący się od Ziemi instrument naukowy. Został wystrzelony 46 lat temu. Do dziś przesyła do nas rozmaite dane. Energia ze źródeł promieniotwórczych jest niezbędna do dalszego rozwoju badań kosmicznych. Tradycyjne silniki rakietowe działają na zasadzie spalania paliwa, co ogranicza ich zasięg i prędkość. Dlatego w trakcie przyszłych misji na Marsa ma zostać wykorzystany bardziej wydajny, jądrowy, termiczny silnik rakietowy. Numer 7. Transport. Zejdźmy na chwilę na Ziemię, a dokładniej do morskich głębin. Według danych z tego roku obecnie 200 reaktorów jądrowych jest wykorzystywanych do napędu 160 jednostek pływających. Większość z nich to okręty podwodne, ale wśród nich znajdziemy także lotniskowce i lodołamacze. Pierwszą jednostką pływającą z napędem jądrowym był amerykański okręt podwodny USS Nautilus, który został zbudowany w 1954 roku. Największą zaletą wykorzystywania energii jądrowej jest brak konieczności dostarczania tlenu do spalania paliwa, co wydłuża czas, jaki okręt może przebywać w zanurzeniu. Dzięki temu jednostki mogą przebywać na morzu przez bardzo długi czas. Numer 6. Odsalanie wody morskiej. To jeden z bardziej zaskakujących punktów na naszej liście. Reaktory jądrowe mogą być wykorzystywane do odsalania wody morskiej. Takie rozwiązanie jest nie tylko konkurencyjne pod względem kosztów, w tym samym czasie elektrownie mogą pracować, produkując energię elektryczną. Taką metodę odsalania skutecznie wykorzystywano już m.in. w Kazachstanie, Indiach czy Japonii. Istnieją dwa główne sposoby, w jakie energia jądrowa może być wykorzystywana do odsalania wody morskiej. Pierwszy to destylacja próżniowa. Proces ten polega na ogrzewaniu wody morskiej przy użyciu ciepła generowanego przez reaktor jądrowy. Woda jest ogrzewana do stanu gazowego, a następnie skraplana, aby oddzielić czystą wodę od soli i innych zanieczyszczeń. Drugi to odwrócona osmoza. Proces ten wykorzystuje membrany do oddzielania soli od czystej wody, wytwarzając czystą wodę pitną. W tym przypadku energia elektryczna wygenerowana przez reaktor jądrowy jest używana do napędu pomp, które umożliwiają przepływ wody przez membrany. Numer 5. Kontrola granic. Promieniowanie wykorzystuje się dziś także do prześwietlania pojazdów na granicy.
Na kilku przejściach granicznych w Polsce, m.in. w Budomierzu, Medyce czy Korczowej, używa się wielkogabarytowych skanerów rentgenowskich. Umożliwiają one sprawdzenie zawartości samochodów przejeżdżających przez granicę bez konieczności ich rozładunku. Znacząco skraca to czas całej kontroli. Na przejściu granicznym Kuźnica Białostocka Grodno działa urządzenie rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych. Dzięki niemu możliwe jest wykrywanie m.in. nielegalnych towarów czy zakamuflowanych skrytek. Skaner ten został zbudowany z wykorzystaniem rozwiązań wypracowanych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Identyfikacja towarów przebiega na podobnej zasadzie jak w skanerach bagażu na lotniskach. Numer 4. Ekologia. W 2020 roku aż 70% polskiego prądu wyprodukowaliśmy z węgla, którego spalanie powoduje emisję CO2. Wykorzystanie energii jądrowej może okazać się ekologiczne. Elektrownie jądrowe nie produkują w sposób bezpośredni gazów cieplarnianych, gdyż energia nie jest uzyskiwana w procesie spalania. Oczywiście CO2 jest emitowane pośrednio, na przykład w trakcie budowy elektrowni, to jednak wciąż niewielkie ilości w porównaniu z emisją elektrowni węglowych. Warto tu również powiedzieć o składowaniu odpadów promieniotwórczych. Myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w Polsce od lat istnieje krajowe składowisko odpadów promieniotwórczych i to zaledwie 90 km od Warszawy, w miejscowości Różan nad Narwią. Powstało w 1961 roku. Składuje się tam przedmioty, które miały styczność z promieniotwórczymi izotopami. Są wkładane do ocynkowanych beczek, które następnie zalewa się betonem. Numer 3. Produkcja wodoru. Wodór odgrywa istotną rolę w wielu różnych branżach, m.in. transporcie, przemyśle chemicznym czy rolnictwie. Elektrownie jądrowe mogą być wykorzystywane do jego produkcji, a wodór powstały z wykorzystaniem energetyki nuklearnej nazywa się purpurowym lub różowym wodorem. W zeszłym roku Rzeczpospolita pisała, że produkcja wodoru była dotąd raczej ubocznym efektem pracy reaktorów. Wiele wskazuje jednak na to, że branża chce z niej uczynić swój atut w czasach transformacji energetycznej. Jak dowiemy się z dokumentu na temat polskiej strategii wodorowej do 2030 roku, przewaga konkurencyjna wodoru wytwarzanego w źródłach jądrowych opiera się nie tylko na zerowej emisyjności, ale i możliwej dużej skali produkcji. Jeden reaktor o mocy 1000 MW może dostarczyć energii do produkcji aż 150 tysięcy ton wodoru w ciągu roku. Numer 2. Żywność. Czy widzieliście, że promieniowanie jonizujące można wykorzystywać do konserwacji żywności? Dzięki niemu można przedłużyć termin przydatności do spożycia. Technologia ta jest stosowana w ponad 50 krajach na świecie, w tym 7 państwach Unii Europejskiej, łącznie z Polską. To wciąż dość kontrowersyjna metoda, ale czy jest bezpieczna? Cały proces podlega licznym regulacjom dotyczącym m.in. poziomu stosowanych dawek, a produkty muszą posiadać specjalne oznaczenia. Bezpieczeństwo tej metody zostało potwierdzone przez kluczowe organizacje międzynarodowe, choć jak zwracają uwagę autorzy pracy na promieniowanie żywności, aspekt prawny, handlowy i toksykologiczny, nie brakuje doniesień na temat jej potencjalnej szkodliwości dla zdrowia. Technologia ta może mieć również wpływ na pogorszenie jakości żywności, np. przez utratę niektórych składników odżywczych. Warto tu jeszcze dodać, że rentgen jest wykorzystywany przy produkcji żywności. Przemysł spożywczy korzysta z kontroli rentgenowskiej, która pozwala wykryć niepożądane ciała obce, ale też pomaga w pomiarach masy czy wyznaczaniu zawartości tłuszczu w produkcie. Numer 1. Określanie wieku materiałów. Na koniec zostawiłem coś, co powinniście pamiętać ze szkoły. Datowanie radiowęglowe jest kluczowym narzędziem stosowanym w archeologii do określania wieku różnych znalezisk. Dzięki niej możemy oszacować wiek materiałów organicznych, takich jak drewno, węgiel czy kości. Kiedy organizmy żyją, wchłaniają węgiel z powietrza, w tym radioaktywny węgiel 14. Po śmierci organizmu przestaje on wymieniać węgiel z otoczeniem, a węgiel 14 zaczyna się rozpadać. Co 5730 lat połowa atomów węgla 14 ulega rozpadowi do azotu 14. Dzięki analizie tego procesu możemy oszacować, ile lat ma badana próbka. Pomysłodawcą tej metody był zdobywca Nagrody Nobla, Willard F. Libby, który w latach 40. zaproponował wykorzystanie węgla 14 do datowania szczątków organicznych. Metoda ta ma swoje ograniczenia. Datowanie radiowęglowe działa tylko w określonym przedziale wiekowym, do około 50 tysięcy lat,
ale istnieją też inne metody datowania izotopowego. Można je wykorzystać do znacznie starszych próbek, np. metoda uranowo-torowa pozwala nam określić wiek próbek aż do 350 tysięcy lat wstecz, a renowo-osmowa pozwoliła nam określić wiek wszechświata. I to już wszystko na dziś. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o elektrowni atomowej w Polsce, a może znacie jeszcze jakieś inne ciekawe zastosowanie energii jądrowej. Jestem niezwykle ciekawy waszych opinii. Piona!